Witajcie. Od jakiegoś czasu mamy w naszej ofercie włóczki firmy Lotus. Kiedyś, jak ja jeszcze nie pracowałam w Dziewiarce, to były te włóczki, były włóczki tej firmy w naszym szerokim asortymencie. Przez jakiś czas później nie było, teraz wróciliśmy ku mojej uciesze, bo jak wiecie, ja mam pewien typ ulubionych swoich włóczek, a w Lotusie takie włóczki właśnie są. Przede wszystkim to, co mi się najbardziej podoba, len. Piękny jest ten len. Pomimo tego, że to jest cieniutka niteczka, to ja tam sobie znajdę na to rozwiązanie, bo dwie nitki zrobię i też będzie super. Poza tym mój drugi ulubiony gatunek to jest mohair. I teraz tak, jeśli chodzi o ten konkretny mohair, może się wydawać trochę szorstki w obyciu, jak się go dotyka w precelku. Ale ja już przerobiłam moteczek, zrobiłam z niego chustę. Niedługo pokażę Wam zdjęcia. Ten mohair jest bardzo, bardzo fajny. Po zblokowaniu daje głowę, że będzie dużo bardziej miękki i w ogóle się nie będzie wyczuwało tej szorstkości. Ale przede wszystkim to ma piękny, długi włos, pomimo tego, że niteczka jest bardzo cienka, a w precelku 50-gramowym jest 500 metrów i wydaje się być dużo grubszy, to jest naprawdę bardzo cieniutki. Moherek bardzo przyzwoity, na pewno z niego zrobię niejedną rzecz i jako dodatek będzie mi służył do wielu kardiganów. Poza tym wszystkim jeszcze od niedawna mam włóczkę tweedową. Włóczka, która jest połączeniem merino, alpaki i odrobiny nylonu. I powiem Wam, że jest niezwykle przyjemna w dotyku. Bardzo miła. Myślę, że na sweterki z jakimiś wzorami żakardowymi będzie rewelacyjna. Tych kolorów troszkę jest. Ja wzięłam tylko po 5 motków i wczoraj już trochę sprzedałam, więc chyba będę musiała domówić. No ale co się nie zrobi, żeby to mieć w swojej torbie? Miłego dnia!